I cześć, witam was wszystkich, tutaj Frodo, witajcie w kolejnym odcinku naszego customu z gry Tomb Raider, custom pod nazwą Bogwarti. Tutaj ostatnio sobie zakończyłem, tak, otworzyliśmy sobie te drzwiczki. Mamy wiele do zrobienia, zresztą pamiętam o pewnych rzeczach. O, cóż to takiego jest? Jakiś kafelek. A, i zapaliło się. A to nie oznacza nic dobrego chyba, co? No i tutaj można było chyba dalej i ten, tak? Czy nie? Tak. To chodźcie, jeszcze zobaczymy tu. No bo mam kilka takich, pamiętam, z poprzedniego odcinka. Co jeszcze? Tam jakaś aptyczunia jakaś. Coś leci mi tutaj. No właśnie. Z poprzedniego odcinka pamiętam jakieś tam, wiecie, rzeczy, które warto by było jeszcze zrobić. Wiem, że chyba w wodzie była dźwignia, nie? Jakoś tak? Czy nie? Kiczort? Ja pierdziela, dałem czadu. No, aha. No, ale to się za... To się zapada? To się zapada, słuchajcie. A co tam jest pod spodem? Tam przecież nie ma nic. No i? Wiecie, bo tutaj może być coś poukrywane, a ja tak biegnę jak jakiś czubek. O co tu kaman? O, tu coś jest. Aha. Sekret, słuchajcie. No widzicie? Pobiegłbym. Teraz pytanie, czy... No właśnie, to nie jest dobry pomysł. Jednak dobrze było. Dobra, niech będzie. Czeka na mnie jeden z drugim. Dobra. Jeszcze? No robali nie brakuje. To trzeba przyznać. Ej, ale... Kurde, to jest zamknięte, ej. A czekajcie, a tutaj... Ha. No tak, ale to się podniosło chyba, co? Taki skrócik, jakbyśmy... coś pominęli. Chyba tak. To może chodzi o tą dźwignię, wiecie, bo zobaczcie, że w oddali widzę tutaj drzwi, ale one są zamknięte, więc podejrzewam, że pominęliśmy po prostu coś, nie? I wcale bym się nie zdziwił, jak jeżeli chodzi o... Aha, i to jest skrócik. Jeżeli by chodziło o tą dźwignię tutaj podwodną. O, bo ja jej w ogóle nie zauważyłem. No i? Tak, no widzicie. Czyli dwa takie, nie wiem co to jest, pokaż mi to. Sandstone, aha, takie diamenciki. Słoneczne diamenciki, ale tu powiem wam, że jeszcze jest, o. Spróbujemy, zobaczymy. Bo tam mamy już skrót, więc spoko loko. Ale tu, co to jest? To jest jakaś swego rodzaju, jakiś skrócik swego rodzaju? Skrócik? Ja wiem chyba, co to jest. Aha, dobra. No i tutaj wylądujemy od razu chyba przy tych bramkach, które musimy odblokować. Co? Czy nie? Tylko, że zamknięte to jest. Może to trzeba najpierw wziąć wszystkie te... Jezu, duszę się zara, patrzcie. Ja to jestem głowa, nie? Dobra, mamy tu skrót, więc tyle dobrze. Nie będę musiał tego wszystkiego przechodzić znowu. Żyćko mi mryga. Ale co tam? Raz się żyje. (Śmiech)
kuźwa, serio. Aha. No. Aha. Go dalej prowadzi droga, co zobaczymy. Jakaś dźwignia chyba, tak? A. Może ona otwiera tamto ten skrócik. Na dole tam, nie? To na dole robaczki. No. Tak myślałem. A ja tu mogę jakby na przykład jakiś tak... Jakby jakoś tak, wiecie, ładnie tak zrobić taki przelot. O. Co to było teraz? Się jakoś dziwnie uderzyła. No dobra, no to chodźcie tam. Tu chyba już nic więcej nie ma. Przepłyńmy tu. No i to będzie ten taki skrócik. Powinniśmy wylądować od razu przy tych właśnie ten. Ale wiecie co, tym, tam, bo mam dwa kryształki, prawda? Ale nie przypomniał sobie, żebyśmy mieli jakieś tam coś. Jakieś miejsca do kryształków. Gdzie ja jestem? No właśnie. To ja jestem tu, a ja chcę tam na dół właśnie, bo ja chcę odblokować te. Chyba, że to tutaj gdzieś się odblokowywuje. Poczekajcie. O, ten posąg może wstać. Ale to za chwilkę. Za chwilkę go obudzimy. Obudzimy drania. Apteczunia. Aha. Dobra, wiecie co, wezmę sobie tą apteczkę jedną. Osiem mam, bez przesady, nie będę tutaj... Pies chrapie, sorry za to, jeżeli słyszycie. No ale to jest normalne, no nie? Przecież jak ja nagrywam, to ona jest... jakby to powiedzieć... A, tutaj te diamenty. Ona jest spokojna, wiecie o co chodzi. Pan sobie gra. Więc ona nyny robi, nyny. Niestety mój pies nie nadaje się do spania, jeżeli ktoś na przykład nie lubi chrapania. A ja nie lubię, nie? Chociaż sam pewnie chrapie, z tego co wiem, chrapie. Ale wiecie, no ja mogę, nie? Chodzi o to, że ja na przykład no nie daję rady, nie? Jak ona mi chrapie. Po prostu dostaję jakichś takich nerwów, że... No nie, to nie dla mnie. Nie zasnę, po prostu. Aha. A to tak... Taka historia, wiecie, skrypty, nie? Opowieści, skrypty. No i czekajcie, bo tu powinna być kolejna... dźwignia. Rzeczy nie ma żadnych. Ciach, 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 ciach. Aha. No i wszystko w temacie, jeżeli chodzi o kryształki. No, a martwiliśmy się, gdzie tutaj... Gdzie tu je dać, nie? No to już wszystko wiemy. Oczywiście ja tego też będę chciał obudzić. Ja tutaj, wiecie, już trzeba wszystkich pozabijać. No właśnie, pytanie, co się potwierało? Czy otworzyły się tamte? Tak, tak? Chyba tak. Nie wiem, coś się otworzyło. Słuchajcie, nie odnotowałem, bo zacząłem gadać o pierdach. Tu jakiś cheeses. Mogę po prostu go obudzić, no co sobie będę żałował. On może coś skrywa. Ale weźmy sobie na przykład, nie wiem, no weź te łziki, że ja nie będę tego trzymał tu. No, Heniu? Jak tam? Co tam u ciebie? Nic? Tegas, szmegas? Nie chcesz wstać? Mam tutaj takie fajne łziki dla ciebie. A ty nic nie chcesz? Dobra, nie chcesz to nie. Tutaj gdzieś było zejście na dół. Tak, widzę je. I co? Jeszcze było coś? Była dźwignia, widzę. No, no, no. Czyli mamy skrócik, jeżeli chodzi o zejście w dół. Pff,
Ja myślałem, że przez te, że te diamenty nam. Jakby wam to powiedzieć. Otworzą nam właśnie tutaj przejście do tych, nie? A tu widzę, że to jakieś takie dziwne coś. O, to dalej jest pozamykane. Kurde. Dobra, wiem, gdzie się kraty pootwierały. Ja pierdzielę. Tu przecież, nie? Były pozamykane. Teraz. O, tu. No. Chryste Panie, jak tu ciemno. Jakie uwielbiam takie coś. Aha, i tu mamy takie... Jezu. Do przesuwania. Teraz pytanie, jak, co, gdzie? Mogę tu? Mogę? O, to się nie da. Serio? A nie, da się. Dobra, przesuwam. Dobra. I tu mam dźwignię, która pewnie otworzy mi tą... No i dobra. No dobra, 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 dobra. Tylko chciałbym jeszcze zobaczyć, czy coś za tym nie ma. Bo wiecie, to trzeba tutaj. Okej. O. O. Magnumki. Sekrecik. Ślicznie. Jak wypadamy? No nie wypadamy źle, powiem wam. Bardzo ładnie wypadamy. Aż jestem w szoku. Toż to szok. No to jeszcze z drugiej strony nam to takie coś zostało. Też było zamknięte. O, już, już, już. Gdzie? Gdzieś tu słyszę jeszcze skrobanie. Ale nie widzę. Dobra, nieważne. A ten będzie tutaj, tak? Dobra, a tutaj to znowu trzeba może wyciągnąć. Chociaż. Tak. Tu jesteś. No, teraz podstawimy sobie te głazy pod dźwignię. Ale tu w ogóle jest jakaś krata, widzicie? W podłodze na prawo. Więc może chodzi o to, żeby otworzyć tę kratę. Wezmę jedną tu. No, 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 właśnie o tą kratę mówię. Mówię o niej. Podoba mi się ten custom, bo jest taki prosty, czytelny. Wiecie o co chodzi? Ja też nie lubię takich jakichś tam komplikacji. A mówię, fajne te klimaty tutaj są. Zupełnie inne. To mi się podoba, że jeszcze z dwójki można jeszcze takie różne, wiecie, pomysły mieć. No właśnie. Jakie tam ciemności egipskie. No dobra. Już mnie tutaj akurat ciemność nie zdziwi. Najgorzej, że nie mam żadnej flary. Stepanie, czy wy to widzicie? Przecież to jest jakaś katastrofa. Przecież oni tutaj zaraz mi wstaną. Ja pierdzielę. Jazda. Ja pierdzie, ale powiem wam, że fajnie to zrobiono. Któryś się obudzi? Te, patrzcie, nikt się nie budzi. No to bo pewnie trzeba przeciągnąć. Aha.
400, 720, dawaj. Czy jeszcze któryś z panów ma ochotę się obudzić? Ja pierdzielę. Bo ja chętnie poczęstuję tutaj. Dobrze, że no właśnie. Dobrze, słuchajcie, że oni się wszyscy tak nie budzą naraz. Któryś tu jeszcze? Halo? Heniu? Nie wierzę. Nie wierzę, że taka cisza. A może trzeba podejść? Zachęcić? O, ponęcić? Który tu jeszcze tak by chciał, ma ochotę z Larą potańczyć? A może ty? Nie. Dobra, bo nie przesadzajmy już, nie? Już dość tego. One staną, słuchajcie, jak będziemy wracać. Ja wam mówię. Chociaż nie wiem, gdzie mielibyśmy wrócić, ale... Dobra, cykniem lampkę, bo nie widzę nic. Ciemno jak w dupie. Jezu, no naprawdę. Teraz potrzebny mi jesteś. Aha, tu ciachaczki, a tu? Nie ma nic. Co tu dalej? Dalej ciachaczki. Nic nie widzę, no. Diabło mnie. Aha! Nic nie widzę, bo... Robale są. Znaczy, życie mi ucieka. Wow. Wow! O kurde. No, no, no. No muszę przyznać, że... No to wiadomo, że to się rozwali pode mną, ale... O Jezus. Gdzie tu biec? Nie wiem, czy to mi się uda, słuchajcie. Dobra. Będzie co będzie, no co? Muzyczka super. Jedziemy na Szczecin. Pierdziele. No i nie będzie muzy, no nie. Taka piękna muza. Spieprzyłem to. Ale już byłem bliski. Jezu. No wiesz co, Lara, ale jesteś. Ja rozumiem, że za wcześnie, ale no bez przesady, prawda? Powiedzcie sami. Wiem, że spanikowałem, ale... Kurwa. Ileż można to powtarzać? Trzeci raz, ostatni raz, więc już nie będę tego powtarzał. Lara, proszę ciebie, weź, że się wybij i złap się! No! Przecież jak tak można, prawda? O, jeszcze ten mi tu fruwa. Jeden z drugim. A jak tam? Siwy? Dobra. Jest jakiś tam diamencik, nie powiem. Tak, ale też fajne było. Aha, leci coś za mną. Trochę tych nieteperków tu nasrane, trzeba przyznać. Tego tutaj przygniotło, ale nic nie ma. Dobra. Tam na górę, ja wiem, można by było. Nawet trzeba. Trzeba. Obejdę to dookoła, bo nie wiem, co to w ogóle jest. O co tu kaman? Tu można, widzę, zejść na dół jeszcze. A nie, to zamknięte. A nie, to woda tu. Ale zamknięte. Dobra. Tu pozamykane. A tu? A tu? A tu?
A tu, 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 tu. Dobra. Czy one wstaną, kiedy ja tam przybędę? Aha, tutaj można zejść na do drabinka jest. Dobra. Staniecie? Heniu? Jak tam? Nie będziesz żyła. A ty? Nie. Nie chcę. Tutaj coś ciekawego, fajnego wyskoczy. Padum, 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 padum. Co tu jest w ogóle? Nawet jakbym tu wpadł, to do czego to miejsce jest? Potrzebne? Po co to komu potrzebne? Na co to komu? Nie, no nie ma, słuchajcie, nic. Szajs. Niepotrzebnie tu wlazłem, no ale trzeba było sprawdzić. Padum, padum, padum. To jest chyba trzeci i ostatni etap, bo z tego co czytałem, są trzy. A, widzicie, tam jednak na górę. No. No bo Gwati, no, no, jak nazwa sama, jak sama nazwa, nie? Tam opowiadasz. A to co to? A, kamyczki. Padum, padum, padum. Jeszcze? Jeszcze. Jeszcze. Pytanie, czy w ogóle to jest dobry pomysł, bo tak wiecie, idę, ale ja wiem. Czy to nie za wcześnie na takie rzeczy? No chyba za wcześnie. A nie, może tak trzeba tu wskoczyć do tej klatki. To by było fajne, powiem wam. No. Tylko, że takie głupie to zrobiłem trochę. Czy to nie może być normalnie? Czy ty nie możesz Frodo wskoczyć? No jeszcze ten mnie tutaj. Attackation. No. Jezus Mario, święta Tereso. Ej, ale... Ja bym chciał broń wyjąć, a tu mi po prostu nie pozwalają, bez sensu. Nie mogę broń wyjąć. Gdzie było to? Ważne. Powiem wam, że się pogubiłem, nie wiem gdzie to... A tu było to przejście. Tu się chyba wszystko wali, dlatego... Do tej wody, słuchajcie, do tej wody. O tu, o tu. No, no, no. Idziemy? Emocje są. Ale myślałem, że będziemy, wiecie co? Będziemy, że będziemy walczyć. Jezu, no, 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 no. To teraz będzie masakra tutaj. Znosi mnie gdzieś. Też leciutko, Boże. Aha. Nic, nie wziąłem sekreta. Poczekajcie, a pokażcie mi jeszcze. Ładne, bo może w tej wodzie coś będzie. Całym się nie zdziwił, jak ja tutaj coś źle... Że ja tu źle skręciwszy. Nie, tu nie ma nic, nie? O, 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 a tu? W te haszcze? No. A, widzicie? Coś tu jest? Tak, no. To mamy to. Wszystkie sekrety. Ja pierdzielę. No takie trochę przewidywalne to wszystko tutaj było, powiem wam. No, ale bardzo mi się to podobało. Powiem wam, że fajny pomysł. Ja tak uważam. Fajny pomysł na zrobienie customu, tak jakby, wiecie, z tej dwójki jeszcze wycisnąć zupełnie inne tekstury, coś innego. Widać, że autor tutaj inspirował się Tomb Raider Underworld, Tajlandią, Bogwati. Bardzo fajny, naprawdę. Taki przejrzysty, łatwy, że tak powiem. Nie ma tutaj, żeby się trochę zamotać czy coś. Nie, nie, nie. Wszystko tak fajnie, czytelne, a ja lubię takie. Tylko, że no, jeden minus, jak dla mnie to ciemno było. No, było ciemno. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. I w tym customie zapraszam oczywiście na następny, coś tam wynajdę i chyba już mam na oku, mogę tylko to zdradzić, że będzie to coś takiego... No... Niech ja się skupię. Coś będzie. Lara będzie na pewno w stroju
w piance, tak? No i to nie wiem, czy to nie będzie taka jakaś, znowu jakaś platforma wiertnicza, ale to takie klimaty, wiecie o co chodzi, no. Taki jeszcze gdzieś tam znalazłem. Więc zapraszam na ten custom, za ten wam dziękuję i do następnego. Trzymajcie się, cześć.